Hej wszystkim, witam serdecznie w nowej serii na moim kanale. Ze mną jest dzisiaj Karla. Jestem. Dzień dobry. A to są The Sims 1. Jej. Ten entuzjazm. Tak. Nie wiemy, co nas czeka. Na pewno będzie dużo przygód szalonych. Zabawy. Tak. I musimy stworzyć nową rodzinę. To się chyba tutaj robi. O, jakieś nazwisko by się przydało. Coś pomysł? Kreatywnego. Tak. Nie wiem. A w ogóle tworzymy dwójkę Simów? No, nie będzie za trudno. Za trudno? Bo mi się wydaje, że potem trudno będzie w ogóle kogoś sobie rozkochać. No dobra, to stwórzmy dwójkę to Simów. Ale to zależy, czy mogą być od razu małżeństwem. Chyba mogą. Nie wiem, ja nie pamiętam takich rzeczy. A ja nigdy w to nie grałam, więc... No dobra, jakieś nazwisko? Kubek. Super. I co teraz? Dodaj nowego Sima. I zaraz wszystko się wykrzaczy. Nie, dobra. Chcemy dziewczynę, czy... No, chyba obojętnie. Chyba... jak tworzymy dwójkę Simów, to możemy chłopaka i dziewczynę stworzyć, nie? No to będzie chłopak. No to będzie chłopak. Jak główne mu na imię? Może... Nie mam pojęcia. Może weźmy od naszych imion. To weź Karola. Chcesz być Karolem? Tak. Może wolisz być kobietą, a ja będę Kamilem. Nie, wolę być tak? Karolem. Dobra. Czujesz się bardziej męsko? Tak. Karol. Biały ma być? Tak. Ma być biały i Karol. I dorosły, mam rozumieć. No. No to teraz cechy twoje. Weź mu, nie wiem, na połowę, daj tą całą schludność. Jest połowa? Dwa, tak. Cztery, pięć, dobrze. Przebojowość? Na maksa. Jezu, aż tak jesteś przebojowa? No a jak? Aktywność to pewnie w ogóle. Tak, no właśnie. Usposobienie? To co to jest? Nie wiem, nie pamiętam. Nastawienie? No to weź tak, daj tam pół i tyle. O ile chyba będą paseczków. O, no, właśnie, idealnie. W ogóle aktywny nie będziesz? Nie, nie będę. Aktywny. Znak zodiaku. Ojej, zmieniłam niechcący. No jak mogłaś? A w ogóle jaki masz znak zodiaku? Wodnik. To powinnaś być taka. No dobra, to niech będzie taka. Podoba ci się? Może być. Dobrze, teraz najlepsze, bo wybieramy ci głowę. A w ogóle da się czegoś przybliżyć? Cokolwiek? Nie. Nie, chyba nie. O, te zielone włosy mnie przekonały. Tak? Tak. A dobrze, no to ciało. O, to, cofnij. A nie chcesz, dalej poglądać? Nie. O, tak. Możemy dalej poglądać. Dobra, weź, cofnij trochę. Jeszcze. O, dobra, ta koszula z tymi spodenkami, o. Tak? I sandałki. Idealnie, good. Bez skarpetek. Tak. To jest progres, bo w The Sims 2 już są sandałki ze skarpetkami. No. Co oni zrobili? Chcesz jakąś charakterystykę? Napisz, to jest Karol. Dobrze. Lubi makaron. Poczekaj chyba. Po kropce. I wystarczy. No tego już nie miałaś wpisać. Dobra. To jest Karol lubi makaron. Jest okej? Tak. To zrobione. O. I teraz... co mi się tam mieszka znowu zacina? Dobra. Teraz tworzymy Kamilę. Kamilę. Tak dziwnie. Czemu ja mam być Kamilą? Bo też stwórz Kamila, no. To jak to dwoma facetami będziemy? A kto będzie rodził? Nie wiem. Dobra, zrobimy... A gdzie ja mam tutaj ten... O, tutaj, dobra. Sobie ustawię byczka. Usposobienie. Ciekawe, co to znaczy. To muszę wygooglać. Aktywność.
Ale w sumie tak spoko nawet te. Tylko nie wiem, co to znaczy, tego mam najwięcej. Dobra, kobietam jestem. Kamila Kubek. Kaka w ogóle, nie? A nie ma... Mamy te inicjały. A, no tak. Idealnie. Jakieś długie włosy by się przydały, ale coś nie tym... Właśnie nie wiadomo się, nie wiem. Nie, właśnie nie wiadomo, czego się spodziewać dalej, nie? A dam sobie takie rude. Nie jestem ruda, ale to nie musi być rzeczywistość. To są Simsy. W Simsach możesz być kim chcesz. Ja jestem zielonowłosym Karolem. Halo. O, to jest ładne, tylko takie. No, nawet tak. A nie będę szukać dalej, bo szkoda. Szkoda czasu. No to... To jest... Kamila. Mam ochotę napisać i mam w nosie Gila. Ta cisza. No bo próbuję coś wymyślić, co no, się zrymuje. Może coś tam krokodyla, ale nie wiem. Zjadła krokodyla. O. Albo lubi krokodyla. O. Bo on lubi makaron. A ona lubi krokodyla i się wspaniale uzupełniają. Tak. To jest Kamila lubi krokodyla. Super. I mamy już parkę. Jee. Yeah. To jak? To w ogóle nie da się tych relacji? O. No nie da się. Aha. To dziwne, chyba... że... No wiesz, no. To są Simsy 1. No. Dobra, zakwaterowanie rodziny. Dobra. To teraz musimy gdzieś zamieszkać. No. Najlepiej jakiejś willi z basenem. Mamy tylko 20 tysięcy. No to nie poszalejesz. Dla rodziny z wyobraźnią. No to jest idealny dla nas. Ja myślę, tak. Że tak. Tak. I to, czy to mi się za każdym razem będzie włączać? Nie mam pojęcia. No i teraz się zaczyna akcja. W sensie taka akcja, że sterowanie kamerą. I muszę zabrać rękę z klawiatury, bo ciągle ją mam i próbuję przesuwać strzałkami. Aha. A się nie da. Tylko mam... Tylko myszką się da. Tak, tylko coś takiego mogę robić, czaisz to? Bo to jest straszne. Wiem. Musimy się urządzić. Tak. Jak pod warunkiem, że... Jak to się... O. Że ta gra nam pozwoli. Tak. Jak to przesunąć? Musisz chyba oddalić. Aha, masz rację. Ale to jest za daleko. Muszę jeszcze obrócić. Ja mam wrażenie, że coś źle zrobiłam. Naprawdę nie... O ja, bo jeszcze mogę tym przesuwać. Dobra. Jest. Niestety kontrol nie działa, więc... Boże, jak mi FPS-y się rozmazują, widzisz to? Aha. A ten od razu do kibla leci, no. Patrz, jak nam wydala nie spadło. Co na niesie? Gazetę. To pierwsze, co musimy szukać pracy chyba. Kto to? No. Tajemniczy gość. A, bo on nam przyniesie dziurę do magicznego świata. Aha, to ty takie bajery tutaj masz. O, tutaj wszystko jest. Cała kolekcja. Więc na przykład możemy zostać czarownicą, albo czarodziejem, albo gwiazdą. Oszukaj pracy. I na razie zacznijmy od zwykłej pracy, żeby się jakoś utrzymać. Ale coś nie widzę, żeby ta dziura była. O Jezus, tu jest jeden... Tutaj właśnie jest ten problem, że w tej gazecie jest tylko jedna oferta. Jedna? Na dzień, tak? Chyba tak. A to weź to, dobra, 250 dziennie no to... No dobra, ale to obydwoje będziemy w tej samej robocie? No to najwyżej a jutro... Co to? Eustachy! Właśnie, szkoda, że nie uda. A on, zobaczymy. Najwyżej Karol będzie bezrobotny. Może Karol zostanie jakąś gwiazdą? Może być. No bo jak powiedziałaś, że ma być ten gwiazdą, to on nie będzie szukał pracy, halo, no. Zobaczymy, chce, może... No wiesz co? Stanął i rozłożył ręce, nie?
A my musimy tutaj... O, widzisz, jest to samo. To nie dawać mu? Nie, no możesz mu dać, to się... Nie wiem, no... Niech sobie zarabiają na razie pieniążki. Co mają Dobra. Innego robić? Ja bym na razie w ogóle to zapisała, bo zrobiłyśmy sobie taki piękny dom. No. W telewizji, to telefon w chyba. Usługi, o Jezu, ile... Patrz, ile mamy usług. No. Nawet tutaj jest policja i straż pożarna. Ja nic nie sugeruję. O, jest taksówka do Abrakadabrowa. Ale my powinniśmy dostać taką dziurę i tam powinny być różne rzeczy dla nas. Ja a tutaj, wiem. Czekaj, tutaj coś jest. O. No to może w tej paczuszce będzie. Zobaczymy, co to jest w ogóle. A może to będzie komputer? A nie, jest magiczny zestaw. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Chodź tutaj, bo mi przysuwasz kamerę. No głupia jakaś, nie? Co ona tak okrężnie idzie do tego kosza? Nie obrażaj mnie. Karol, weź przyjmij gości. Pomachaj. O, ten. Bella, w sensie, sorry, Majka i tak. Ten, i jak on tam był? Henryk. Henryk, no. Powitajmy i będziemy potrzebować przyjaciół. A w ogóle mieliśmy się sobą zająć. W sensie... No. Naszymi relacjami, tak? Tak? Mamy 20. A, tu jest nasza praca. Nic na razie do niej nie potrzebujemy. A w ogóle wiesz, że tu nie ma weekendów? Nie. No to już wiesz. To nie, to nas nie stać na takie wydatki. Teoretycznie jeszcze nas stać. I co, zapytałaś się? Nie, ona idzie teraz podawać lunch. Patrz, jaka cenzura. Na pół Sima. Na całego Sima. Żeby przypadkiem jakiś sąsiad nie wpadł, jak będzie... Może pojedziemy do miasta, żeby się coś działo. Ale czekaj, bo Karol teraz jest w swoim żywiole i gdzie gotuje. A faktycznie, ale Kamila też szła podawać lunch. Ale ona zaczęła, on skończy. Aha, oni się tak uzupełniają. Tak, oni przyszli nam kibel brudzić. Miałaś poznawać ludzi. To. Czemu przytuł? Bo siedzą na kanapie. Logika. Wow, ile tu już masz tych... rzeczy. Zapytaj, czy podejdziesz? Zabawaj. Co? Zapytaj, czy podejdziesz? Nie wiem. What? Ale one mają słabe te relacje z nimi. O, jest jedzenie. No i od razu się rzucili na żarcie. Kółko, to samo będziemy jeść. Ale z tego co tak smakowicie no. Wygląda to coś. Teraz zrobimy przybliżenie. No, to jest taki jakiś stek z jakąś sałatką chyba. Czy coś w tym stylu. No, jak na zimowe standardy, to... No widzisz, one sobie stoją i jedzą, a ty się martwiłaś o krzesło. No ja właśnie tak miałam mówić, że faceci sobie siedzą, no, a laski no, stoją. Bardzo kulturalnie. Bardzo. Niestety tutaj nie ma, schowaj resztki. Przykra sprawa. Ogólnie no, to niestety. Idź do toalety, bo wiesz, miała problem. Patrz, nie spuścili po sobie wody. A to ja, jacy. No i jeszcze trzeba po nich sprzątać. O, ty patrz, tu jesteś to... zadowolony. Ale no. To... A ty już sprzątasz, a ja ci chciałam kazać. No dobra. No, Majka sama po sobie posprzątała. Ale jedno się w Simsach nie zmieniło. Zmywają naczynia w łazience. Wszystkie 4 serie. Co za debile, nie? To po co im ten zlew? No właśnie, ja nie wiem. Ona miała iść do toalety. Co oni tam kminią? No, ja nie wiem. Prostu... Ona miała tylko siku zrobić. Stąd. Karol, weź ty się zachowuj, no. Idź umyj ten talerz, jak nie masz co robić. No nie mów, że nie możesz wyjść, bo ona tu stoi. Błagam. A ty sikniesz w końcu? W końcu. Masakra. Zwiedzaj starówkę, tak, jakby, tak? No, chyba tak. Tak jakby mógł się zdrzemnąć na tym, na...
na ziemi. Tak przez chwilę tu, było. No właśnie. No, to kanapa chyba nadal jest. Patrz. To bardzo szeroki zakres ma ta kanapa. Starówka, trojlbusy, dziękujemy, że pamiętałeś o starówkach. Aha. Starówkowych. Ale to on pojedzie sam? Właśnie ja nie wiem. O, Kiciuś! O. Przywitaj. Może uda się go adoptować. Właśnie, mieliśmy sobie tą relację poprawiać. Ona też idzie do kota, patrz. A jej daje się prosić. Kurde, to on sam chyba pojedzie. A nie, jadą obydwoje. O, jeszcze jakiś pies przyszli tutaj nas się prosić. My nie mamy pieniędzy. I zostawiamy gości w ogóle w domu. No, pełna kultura. A radźcie sobie sami. I jedziemy zobaczyć, co tam w świecie. Patrz przy nas, za nami ten Henryk. O, patrz, jaki skubaniec, nie? Gdzie są te zwierzęta? Ty już sobie grasz w ogóle w bilard. Właściwie twoja męska wersja, żeby nie było. W sumie ja tak to ciągle tak. Ty. Nie ma tu zwierząt. Nie ma? Nie da się kupić? Ja wybierałam przecież, żeby pokazał mi parcele zoologiczne, ale tutaj są same takie rozrywkowe. Chyba, że na górze. Właśnie, bo są schody, to może o, coś są. Jest. Jej! Jak dotrę tutaj. Jej, są papuszki, a gdzie są kotki? Idziemy kotka. Są kibelki. To moje sterowanie. Nie ma kotów. A nie ma, nie można kupić? Szukaj. Papuszki, nie rozłączki. To są same papugi. No to nie, bo będzie nam skrzyczało. No właśnie. No to chyba nici z kupna zwierzaczka. O, kupimy sobie kawę. Dobrze. To nam energia podskoczy. Może zwierzęta kupimy innym razem, a teraz weźmy, porozmawiajmy ze sobą chociaż. Tak, w końcu, nie? Jakąś tą relację sobie ogarnijmy, jak mamy być małżeństwem. Wypadałoby. Jestem ciekawa, jak tu się śluby bierze, czy w ogóle da się. Ja już nie no, pamiętam. Musi się dać, jakoś się dało. No. W ogóle ten zielony i rudy pasują do siebie. No, pięknie. Się tak pięknie kontrastują. A ty w końcu się nie wysikałeś? No bo... Szedł do tego klopa. Kazałaś kupić mu kawę i on już zrezygnował z tego Ale z kibla. Usiądziesz ze mną czy nie? Chyba tak. Wow. Nawet znowu, koło ciebie. Znowu jest jakiś progres. weź mnie zabawiaj. Przejmij inne inicjatywę, już jest w ogóle pocałuj. Zapytaj, co już cię takie interesuje. Rzeczy? Co słychać w pracy? Jeszcze w tym nie byłeś, tak, ale to jeszcze nic. Nie. No. Mają tą samą pracę, ale co słychać w pracy? Ten mi tutaj z tym saksofonem przygrywa, miły wacuś. On nam robi nastrój. To się tak musi udać. Ale patrz, jakie mamy małe relacje. Spadły nam nawet, o teraz no, wzrosły. No. O, jej brakuje komfortu. Tutaj coś nie podoba się kamieni. Zbyt wymagająca Karol, jest, kurde. Karol aż się za głowę złapał. Nie siadaj, idź, może idź zrób siku. Ale nam spadło, serio? Przez jedną interakcję tak bardzo spada? No halo. No halo. To jak my mamy... tutaj ten. To jest masakra. No, no to są trudne Simsy. Ciebie no. Kibelków po... Ale ona tak bardzo nie potrzebuje. Chyba musimy wrócić do domu. Bo ona była w domu. No. Tak. Gdzie tam jakieś gwiazdowanie, jak my nie potrafimy pary, kurde, zrobić. Połączyć. A ten dalej tu. Gra. Ty posłuchasz na nagraniu?
O, już przestał, jaki gnój. A nagrywają mnie, to nie, to ja dziękuję, to ja idę. Tak. I czy to zawsze się będzie tak włączać, jak będę przyjeżdżać do domu? Nie wiem. Ej, gdzie są nasze pieniądze? Co? Dlaczego nam... Co tu się wydarzyło? To ta przejażdżka tyle niby kosztowała? No, przestań... Czekaj, patrz co tu jest budżet. Jedzenie 20. Sprzęty gospodarstwa domowego. Nie czaję tego. Przebudowa terenu. Ja też tego nie czaję. Dni od wprowadzenia zero i już mamy zero pieniędzy. Jakim cudem? Jeszcze jesteśmy w ogóle na minusie? Nie wiem, o co tu chodzi. Się dzieją dziwne rzeczy. A ja tylko to zmieniłam i złam. Może wiesz, to się nie wczytało jeszcze do końca? A może. Jak wróciliśmy z tej parceli? Coś tam? On znowu wydaje pieniądze na żarcie. A wcale nie jest on taki głodny. Chłopak jest, wcale nie jest, wcale nie jest taki głodny. To chociaż dokończmy ten dzień do końca. Niech ona idzie się wykąpać. Właśnie. Niech tak sobie telewizję pooglądają. Oni w ogóle są tacy ogarnięci, że sami zaspokajają swoje potrzeby i ja nie wiem co robić. To weź im, nie wiem, wyłącz wolną wolę czy coś. Przełącz. Pieniędzy. Przełącz na romans tam było, weź. Niech oglądają to się, wiesz, może. Skumają czacze. On kolację robi. Dla dwojga. No, mogliby coś... Ciemność zrobiło. Ale zobacz, kim spadł. No to podgrzał atmosferę. Najne! Gaś to! A nie pomyślałam o jakimś alarmie. Dzwoń na straż! Zaraz nam się cała chata spajczy. Nie, może... On to ugasi czy nie? No nie śpi! Właśnie nie wiem, czy on to gasi, czy on tam panikuje, czy co on tam robi. Gasi. Aha. Nie! Karolu! Aha. Idzie w drodze! Pomocy! Bieg! Nie! No, tego! Wyjdź z tych płomieni! Ale beka. No nie! I zginęłam! Śpi. O, jeszcze niedźwiedź tutaj przyszedł. Niedźwiadek. I zaraz ona też spłonie. Błagaj o litość. Czyli po prostu cała seria w jednym odcinku. Błagaj o litość. Skreśli ten pożar. Uratujecie? Może nie, bo mamy słabe takie relacje ze sobą. Proszę cię, kosiarzu, nie psuj mi odcinka. Nie. Please? Nie udało się. Kostucha nie ma czasu na twoje zawodzenia. Jeszcze wielu simów mam dzisiaj umówione spotkanie z siebie. No więc The Sims 1 okazało się dla nas zbyt trudne. Tak. Moje kondolencje. Karol nie żyje. Choć ciało odeszło, duchem zawsze będzie z nami. No pocieszające. Wciul. A mamy taką dobrą kuchenkę! Tyle pieniędzy. Co on tam gotował, że to przypalił? No co za debil, no. Oni mają tylko jedną potrawę do gotowania. Aha, no to... A, Boże. No i tyle wyszło z naszej serii. Ja chciałbyśmy dobrze. No nie wiem, co teraz z tą serią będzie, ale jedno wiem na pewno, że nie umiemy grać w The Sims. No, to znaczy ja nie umiem, bo oczywiście to ja tutaj gram. Karla sobie tylko patrzy i się śmieje. Teraz boję się nią coś gotować w ogóle. Weź coś przegryć bez gotowania. I wyłączę telewizor. Idź spać. I koniec na dzisiaj. To może było się, piękne. Może się da sprzedać jeszcze... Znaczy sprzedać, Boże. Stworzyć Sima i dołączyć do rodziny.
A nie wiem. Słyszymy czy... Karola w wersję drugą, może będzie inny kolor włosów, nie wiem, niebieskie. Boże. No teraz, nic możesz, no. Teraz możesz spać w dwóch łóżkach na zmianę. Wow, jakie bogactwo. Szaleństwo. Serio, ta gra jest dla mnie za trudna. Naprawdę. Musisz sobie spróbować. No, spróbuję. One są naprawdę trudne. No dobra, to chyba się żegnamy, co? No chyba tak. Nie mamy wyjścia. Mam nadzieję, że ten jakże wspaniały odcinek wam się podobał. I nie wiem, czy będzie kolejny, bo ta gra mnie przerasta. Psychicznie. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Na koniec. Dziękuję. Tak oto uśmierciłam Karlę. Czyli Karola. Dziękuję ci za to, naprawdę. Nie ma to jak zaprosić gościa na odcinek i go spalić. Polecam. Takie rzeczy tylko u mnie. Zapraszam. Kto następny? Tak. No. No to dziękujemy za uwagę. Tak. Była ze mną Karla. Byłam. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pa, pa! Mogę... Ej, nie będę zapisywać, to będziesz żyła. W sumie racja.